roku została przyznana Zielona Górska po 18 latach. Zacznijmy może od trenera drużyny zielonogórskiej, Piotrzyto. Panie Piotrze, co pan może powiedzieć? Przyszedł pan do Zielonej Góry i po 18 lat przyniósł pan złoty medal. Może przyniosłem trochę szczęście Zielonej Górze i dlatego. Czy to były trudne pojedynki? Wydawało się, że 6-punktowa przewaga będzie bardzo wyrównany mecz, natomiast w Toruniu od początku właściwie nadawaliście tą wydarzenie. No, 6 punktów naprawdę to dla niektórych taki nie było dużo. Głos. No, bo się cieszył. No. Cieszyłem się, jestem mały po prostu. Ze szczęścia. I te 6 punktów niektórzy nie wierzyli wczoraj, że jesteśmy w stanie to obronić, ale zawodnicy mieli za zadanie walczyć o powiększenie przewagi, a nie bronienie wyniku, bo najlepszą obronę jest atak. Tak to nam się udało i powiększaliśmy z początku przewagę i trzymaliśmy do końca, dlatego to jest recepta. Po raz pierwszy chyba w tym roku w ogóle Moto Arena została wczarowana i Moto Myszy na Moto Arenie pokonały gospodarzy. Dziękuję bardzo. Piotr Protasiewicz, do drużyny zielonogórskiej. Panie Piotrze, jest pan złotym medalistą po raz kolejny, natomiast pierwszy raz drużyna zielonogórska. Jakie to uczucie? W końcu jest pan wychowankiem tego klubu. Witam serdecznie i tutaj bym chciał, żeby panie troszeczkę szacunku zachowały, bo ale jak najbardziej. To, że stanie już się roku, zobaczymy. Ja się bardzo cieszę, że jestem w Toruniu teraz dzisiaj na finale. 2 lata tu spędziłem świetne w tej karierze. Moja kariera zaszyła duże koło i wróciłem do klubu, w którym się wychowałem. To jest bodaj 6-7 złoty medal, ale opatrzony wielkim cierpieniem, bo było wiele kontuzji. Już był bliski koniec sezonu, na szczęście dojechaliśmy do finału. Spoczyliśmy twardy bój z drużyną z Torunia. Bardzo gratuluję Unibaxowi świetnej postawy i mam nadzieję, że za rok spotkamy się też w finale. To jest moje takie marzenie. Cieszę się bardzo i chciałbym oddać i podziękować kibicom jednej, jak i drugiej drużyny za wspaniały doping. Pogoda dzisiaj troszkę nie dopisała, ale najważniejsze, że wszyscy cało i zdrowo skończyliśmy zawody i sezon. Także gratuluję jeszcze raz drużynie z Torunia. A ja co mam powiedzieć, cieszę się bardzo i to jest wielki, wielki sukces całej drużyny. I cieszę się, że dołożyłem cegiełkę do tego wielkiego sukcesu. I tak jak mówiłem przed finałami, kibice zasługują na ten złoty medal, a my go walczyliśmy po ciężkich bojach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Grzegorz Zagota, może jeszcze drużyna zielonogórska. Tak naprawdę ojciec zwycięstwa w dniu wczorajszym, które chyba okazało się jednak decydujące. Dzisiaj troszeczkę słabiej, natomiast cały sezon bardzo udany. Co dla ciebie oznacza złoty medal? Dokładnie, dla mnie ten medal ma szczególne znaczenie, bo jest to pierwszy medal w mojej karierze drużyny mistrzostw Polski i nie ukrywam, jest to do tej pory chyba najważniejsza zdobycz w mojej kolekcji i na pewno będę o tym medalu długo, długo pamiętał. A co do swojej postawy, mogę powiedzieć, że dzisiaj no nie poszło tak jak trzeba, ale wczoraj dołożyłem bardzo dużo punktów i myślę, że mogę być zadowolony i w pełni dołożyłem swoją cegiełkę do zwycięstwa i jestem w stanie z mnie zadowolony. Dziękuję bardzo. Patryk Dudek. Pierwszy tak naprawdę pełny sezon w drużynie zielonogórskiej ligowy oczywiście. I od razu złoty medal. Jakie to uczucie dla ciebie? No znakomite. Jeszcze cały sezon w ogóle znakomity w tym roku i zakończenie było idealne. I jestem, no bardzo się cieszę, mimo że jest bezkontuzyjny ten sezon i wygraliśmy, no i też z tego cieszyć. Dziękuję bardzo. Chris Holder. Chris Holder, one of the best riders of the finals, but Torin lost. Are you disappointed about that? What do you reckon? Of course I am. Unfortunately, the whole team needs to be going really good, and I think we did a good job yesterday at Zielona Góra. Everyone was good, and to lose by 6 points there was a good result, I thought. And yeah, we threw it away here today. I don't need to tell you who or tell you what riders didn't perform. You can see it. But that's a shame, you know. We put in so much work, and we were the best team all year, and we come here and on our home track, and we lose. So that's not good. What do you think about the main race? Number 10. Jan Zombik, trener drużyny toruńskiej, który ma tak naprawdę w swojej karierze jako zawodnik, jako trener wiele medali. Tutaj też było blisko, natomiast zabrakło kilku punktów. Pytam może podobnie jak Hodera, co było głównym powodem tym, że pan was okazał się lepszy? No na pewno trzeba pogratulować zawodnikom Zielonej Góry i nie tylko do działaczom i że tak w sezonie
no, walczyli o te wejście do czwórki, a później o złoty medal. No u nas było troszeczkę dziur. W Zielonej Górze było 6 zawodników, u nas praktycznie 3 i to trochę było szale na korzyść Zielona Góra. Wczoraj żeśmy stawili opór też w Zielonej Górze dość mocny i dzisiaj wierzyliśmy w to, że no, wygramy te zawody i obronimy tę 6-punktową przewagę. Nie udało się, to jest sport i no, trzeba poszukać tego. Dziękuję bardzo.